wszystkim. Napiszcie i dajcie nam znać tutaj na czacie, czy nas widać i słychać, bo musimy wiedzieć z Kasią, czy dociera do Was ten przekaz. Widać, słychać. O, cześć, cześć. Cześć, Jakub. Witamy. Bartosz, cześć. Widać nas od 10 sekund, Kasia, Boże. A my się jeszcze poprawiałyśmy. No ale to dobrze, dobrze, okej. Okay. To cześć wszystkim. Witajcie na webinarze o wysyłce e-maili przez dedykowany serwer SMTP. Dzisiaj jest z nami ekspertka w tym temacie, Katarzyna Garbaciak, cześć, Email Labs. I Cześć. opowie nam o tym, jak unikać błędów podczas takiej wysyłki oraz jak zyskać przewagę nad konkurencją. Ja nazywam się Adrianna Szałańska i będę moderatorką tego spotkania. Super, o, cały czas przybywacie. Ok, poczekamy jeszcze chwilę na spóźnianskich, a jeszcze Wam powiem ze spraw technicznych. Ten webinar jest nagrywany, a link z nagraniem trafi do Waszych skrzynek tak za kilka dni. Wy jako zapisane osoby będziecie mieli pierwszeństwo w zobaczeniu nagrania. Później to wideo znajdzie się na naszym kanale na YouTube, którego adres wkleję Wam później tutaj do czatu na dole, bo tam znajdziecie zapisy z naszych poprzednich webinarów i tak naprawdę mnóstwo wiedzy i inspiracji dla siebie, dla swoich sklepów, stron internetowych. Kasia dzisiaj przygotowała prezentację przede wszystkim dla właścicieli stron, sklepów internetowych i tak naprawdę dla każdego, kto chce dowiedzieć się, czym jest reputacja nadawcy i jak to tak naprawdę wygląda dla Waszych domen wysyłkowych. Ja jestem pewna, że dzisiejsza wiedza skłoni Was do podjęcia kroków dotyczących właśnie tego typu komunikacji z klientem. Jeżeli będziecie mieli pytania po prezentacji, Kasia z pewnością na nie odpowie. Zapisujcie je tutaj na czacie w prawym dolnym rogu. Będziemy czytać i wyłapywać te najfajniejsze pytania. No a teraz zostawiam Was z Katarzyną, która pewnie już nie może się doczekać, żeby Wam przekazać tę wiedzę. Kasia, scena jest Twoja. Dobrze, witam wszystkich bardzo serdecznie jeszcze raz. Słuchajcie, wszystko tutaj się zgadza, to co Adrianna powiedziała. Bardzo dziękuję za zaproszenie, bo faktycznie z Adrianną znamy się od jakiegoś czasu i chcę trochę powiedzieć, co łączy Email Labs i CyberFox. Natomiast zanim to jeszcze nastąpi, chciałam przedstawić również Natalię Zacholską, która jest na czacie obecna z Email Labs. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania do treści dzisiejszego webinaru, serdecznie zapraszam do zadawania pytań przez cały czas. Ja postaram się na końcu podsumować te najbardziej palące kwestie i krótko omówić jeszcze na sam koniec. Mam też małą niespodziankę też na końcu, także bardzo proszę, żeby zostać do końca dzisiejszego spotkania. Także możemy, myślę, zaczynać. Słuchajcie, tak jak Adrianna powiedziała, tematem dzisiejszego spotkania jest wysyłka przez SMTP. Właściwie maile są bliskie każdemu z nas, każdy z nas maile otrzymuje, wielu zaś też maile wysyła, nadaje maile i to trochę pokazuje dzisiejsze zainteresowanie naszym spotkaniem. Jest naprawdę sporo osób z nami, także bardzo mnie to cieszy. Ja powiem o mailach, ale o bardziej technicznej stronie maili, bardziej maili transakcyjnych, ponieważ w Email Labs dbamy o reputację nadawców i jak najlepszą dostarczalność nadawców, którzy głównie wysyłają maile transakcyjne. Opiekujemy się każdym biznesem od startupów po enterprise'y, także tutaj wiele enterprise'ów z nami gdzieś tam było od początku, od małego zalążka, właściwie od początku biznesu, także gdzieś jesteśmy dla każdego, to chciałam powiedzieć. I dlaczego właśnie Adrianna zaprosiła mnie do uczestnictwa w dzisiejszym spotkaniu? To przede wszystkim to, że współpracujemy z CyberFox od dłuższego czasu, też razem jesteśmy w grupie tutaj firm. CyberFox poleca nas jako rozwiązanie do wysyłki maili, jako infrastrukturę do wysyłki maili, bo nie jesteśmy systemem do wysyłki, bardziej tutaj infrastrukturą. CyberFox to również infrastruktura, ale to, co jest tutaj ważne, to to, że CyberFox pozwala Wam budować
swoją tożsamość w internecie, swoją domenę, swój adres, swoją siłę i pozycję. W Email Labs zaś możecie mieć własną infrastrukturę do wysyłki wiadomości, tak transakcyjnych, ale każdych innych, to nie ma większego znaczenia i w ten sposób możecie budować własną reputację nadawcy. To jest tutaj bardzo ważne i to nas łączy, że razem możemy pozwolić Wam na to i wspierać Was w tym, żeby właśnie mieć rozpoznawalną markę i też silną markę, jeśli chodzi o komunikaty do Waszych klientów. I też nie będę ukrywać i zupełnie tutaj szczerze będę mówić, że mój webinar porusza różne aspekty też hostingu dawców i nie tylko CyberFolks, natomiast tutaj dzięki wsparciu CyberFolks też udało mi się przygotować merytorycznie do tego spotkania pod kątem właśnie tego, jak wygląda wysyłka w ramach hostingu, z czym należy się mierzyć, jakie są tutaj plusy, minusy, te słabe strony i też CyberFolks o tym mówi dosyć otwarcie, no bo oni tutaj wspierają w nieco innym zakresie. Natomiast jeśli chodzi o maile, to chętnie gdzieś oddają tych większych nadawców w nasze ręce i też polecają. Także mam tutaj pozwolenie, żeby mówić o tych cieniach i blaskach tej wysyłki w ramach hostingu. Natomiast, wróćmy trochę do historii. Nie wiem, co robiliście w 2013 roku. Ja mniej więcej wiem, co robiłam. Natomiast jeśli chodzi o wysyłki maili, to trochę to był czas, gdzie tych wiadomości wysyłało się relatywnie mniej i mówię tutaj globalnie, natomiast ma to przełożenie na każdego z nas, na każdego tutaj z nadawców. Raz, że tych maili wysyłało się mniej, natomiast wtedy jeszcze każdy w zasadzie, kto chciał wysyłać maile tutaj nawet ze skrzynki tutaj w ramach hostingu, czy pobierając sobie, czy konfigurując tutaj jakiegoś PHP lista, jakieś proste narzędzie do newsletterów, do tego podłączył to wszystko z bazą danych i też podłączył swoją skrzynkę domenową, no to właściwie z powodzeniem mógł te maile wysyłać. I w zasadzie kiedyś to było tak, że w zasadzie każdy mail wysłany gdzieś tam albo prawie każdy docierał do odbiorcy. Natomiast no trochę te czasy bezpowrotnie minęły, to trzeba tutaj sobie powiedzieć szczerze, ze względu na to, że maili wysyła się coraz więcej. Nie wiem, czy wiecie, ale jeszcze w 2017 roku 3,7 miliarda użytkowników, właściwie mieszkańców globu posiadało skrzynki mailowe. Teraz to jest 4,3 miliarda, czyli połowa populacji korzysta z maili. No można powiedzieć, że no jest to sporo, natomiast nie wiem czy wiecie, ale dziennie wysyłanych jest 333 miliardy maili na całym świecie. I teraz jakoś to trzeba obsłużyć, jakoś trzeba sprawić, żeby te maile najważniejsze, te maile transakcyjne, na które wasz klient czeka, składając zamówienie na przykład w waszym sklepie internetowym, czy zapisując się do newslettera, oczekując na kod rabatowy, no to chcemy my wspólnie, żeby te ważne maile docierały jak najszybciej. One nie mogą się zagubić w tym całym gąszczu, ponieważ połowa maili to jest spam, tak to trzeba powiedzieć, jest to spam. Zatem jak zrobić w ten sposób, żeby te maile najważniejsze właśnie skutecznie docierały i docierały w ułamku sekundy, bo to też jest przecież bardzo ważne. A pamiętajmy, że maile transakcyjne nie mają pierwszeństwa przed marketingowymi, więc trzeba jakoś sprawić, żeby one gdzieś tam były traktowane przez prowajderów jako te najważniejsze. I teraz jak to zrobić? W jaki sposób to uczynić? O tym dzisiaj powiem. Tak, dziękuję tutaj za miłe słowa na czacie. Kiedyś to były czasy, faktycznie. Natomiast teraz to wygląda inaczej i powiem to zupełnie tutaj z własnego doświadczenia, z codziennej pracy. Też Natalia może podpowiedzieć, ponieważ wysyłamy miliardy też wiadomości w miesiącu, także rzeczywiście tego jest bardzo dużo. I pomagamy i wspieramy, także widzimy z tej pierwszej linii, jakie to są problemy. I teraz
Oczywiście to, że jest coraz większa liczba maili wysyłana, to gdzieś tam spowodowało, że po stronie prowajderów pocztowych, czyli Gmaila, WP, Onetu i tak dalej, zaczęły być tworzone pewne sposoby na to, żeby filtrować wiadomości, żeby to wszystko jakoś obsłużyć, no bo rzeczywiście jest to wyzwanie, czyli powstały polityki antyspamowe i muszę wam powiedzieć, że praktycznie każdy z lokalnych prowajderów tutaj w Europie, bo każdy rynek ma trochę swój udział swoich prowajderów, czyli w Czechach mamy Syznam, w Polsce wiadomo tutaj polskich prowajderów, którzy potrzebują umów na ruch premium, żeby dobrze obsłużyć te wiadomości, ale w Niemczech mamy GMX-a czy Web.de, we Francji mamy Orange France, także każdy z tych rynków ma swoje polityki i często też je zmienia. To się zmienia w czasie. Teraz, jak wiecie, niestety ta sytuacja, która toczy się wzdłuż naszych granic, spowodowała też wzrost różnych aktywności też phishingowych, także gdzieś tutaj jest coraz więcej tych wyzwań. No i prowajderzy zaczęli wprowadzać limity. Limity są stosowane zarówno u hostingodawców w zakresie wysyłek, ale także po stronie prowajderów pocztowych. Jest to limit wiadomości konkretnie w czasie, który oni mogą obsłużyć. Jeżeli wysyłamy z takiego współdzielonego serwera, no to rzeczywiście gdzieś szybko ten limit nam się wytraca, tak? Rzeczywiście trudno jest się przebić. Oprócz tego niektórzy prowajderzy wprowadzili bramki bezpieczeństwa, czyli jeżeli się nie ma umów z takim prowajderem, na przykład z WP, i taka wiadomość trafia do ofert albo do spamu, no to przy próbie wejścia na stronę docelową wyświetla się takie ostrzeżenie: uważaj, opuszczasz skrzynkę. Dalej, pojawiła się potrzeba rozdzielenia ruchu, czyli nie można już niestety dłużej wysyłać ze współdzielonej infrastruktury. Trzeba ten ruch podzielić. Ja tutaj myślę o tym, żeby po pierwsze wysyłać ruch transakcyjny z innych serwerów, odpowiednio przygotowanych, a marketing z innych serwerów, żeby tego nie łączyć, dlatego że jeżeli wyślemy wszystko razem, to tak jak powiedziałam, wiadomości transakcyjne w żaden sposób nie będą potrafiły przebić się między tymi marketingowymi, a marketingowych jest zazwyczaj więcej, zatem wszystko nam będzie kierowane albo do ofert, albo do newslettery, albo do innych niepożądanych zakładek. Także tutaj trzeba też o tym pamiętać i ten wzrost liczby maili spowodował, że rzeczywiście było to wyzwanie, żeby odpowiednio ten ruch jakoś sobie podzielić na ten priorytetowy, na ten mniej priorytetowy i odpowiednia jest potrzeba jego przygotowania też. No i oczywiście uwierzytelnienia i pamiętam jeszcze na początku swojej pracy w Email Labs, kiedy SPF, Dekimy czy Dmarki były swego rodzaju taką nowinką, także fajnie to mieć, natomiast nikt do końca nie wiedział, z czym to się wiąże. Dzisiaj tutaj z Natalią, która, jak mówiłam, wspiera naszych klientów po stronie supportu, technicznie bardzo, możemy powiedzieć, że dzisiaj bez SPF i Dekima nie ma dostarczonych maili. I to można powiedzieć, że to jest teraz must have, zwłaszcza u tych prowajderów globalnych, ale także u polskich prowajderów, kiedy jeszcze jakiś czas temu WP zmieniała politykę antyspamową, wymusza tutaj od swoich nadawców SPF i Dekima po to, żeby mieć dostarczalność, więc to już to nie jest nice to have, że fajnie tutaj dbamy o bezpieczeństwo maili, ale także jest to wymagane, żeby mieć te maile dostarczone. Tu trzeba sobie też bardzo wyraźnie powiedzieć. No oczywiście są nowinki, bo to nie jest tak, że mail wprowadzony dawno temu ciągle wygląda tak samo. Nie. Nadawcy mogą dodatkowo wyróżniać się. Jeżeli macie własną infrastrukturę, możecie wyróżnić swoje maile na przykład logotypem na listingu. Także warto gdzieś się oddzielić, wydzielić i dbać o to, żeby mieć swoją historię i swoją reputację. Natomiast właśnie jak to jest z tym spamem, bo tutaj też chciałam powiedzieć, czasem jest to dosyć krzywdzące określenie, że państwo tutaj wysyłają spam,
I to jest bardzo takie relatywne, bym powiedziała. No bo z jednej strony ktoś czeka na tego maila, czeka na promocję butów, no bo chce sobie kupić buty na wiosnę czy na lato, bo robi się coraz cieplej i czeka na tego newslettera ze znanego czy nieznanego sklepu internetowego z butami. I dla niego to jest ważne, a dla kogoś innego taka wysyłka codzienna właśnie butów na lato może być odbierana jako spam, bo oni znowu spamują, coś tam wysyłają i tak dalej. Natomiast pamiętajmy, że wysyłając takiej współdzielonej infrastruktury w ramach hostingu, to pamiętajmy, że hostingodawcy też nie specjalizują się w mailach. To jest jasne i to trzeba sobie tutaj powiedzieć. Też nie odpowiadają za tutaj dokładne badanie reputacji, także za dokładną analizę tego, co ktoś wysyła. I kiedy administratorzy w ramach hostingu obserwują takie zwiększone wysyłki w danym czasie, no to mogą sobie pomyśleć, że ktoś wysyła po prostu niezamówione wiadomości, wysyła spam. I to się odbywa na zasadzie po prostu trochę decyzji administratora, który no nie ma takich rozbudowanych narzędzi, nie wie, co do końca tam wysyłamy. Oczywiście to też w granicach rozsądku, jeżeli się wysyła jakiś mały newsletter, no to pewnie to przejdzie i powinno się udać. Natomiast już przy większych może być sytuacja, że nasze wiadomości zostaną zablokowane i też może to skutkować zablokowaniem naszej działalności, naszej strony też do czasu wyjaśnienia tego problemu. Zatem ten spam to trochę zależy. Jeżeli analizujemy i mamy narzędzia do tego, żeby sprawdzić, co konkretnie jest wysyłane i jak reagują odbiorcy, że oni jednego to otwierają, klikają, no to dla kogoś może to być wartościowa wiadomość, bo ktoś czeka, czyli otwiera, klika, jest zainteresowany, a dla kogoś, kto nie ma odpowiednich narzędzi, może to być przesłanka, takie zwiększone wysyłanie wiadomości, że to jest spam. I tak samo prowajderzy reagują, i o tym za chwilę też powiem trochę więcej. Dzisiaj takie emocje, że tutaj trzeba się napić wody. Okej, jeśli chodzi o waszą silną markę jako nadawcy maili, to jest tam kilka aspektów. Oczywiście jest więcej niż tutaj wymieniłam, natomiast na tych rzeczach chciałabym się dzisiaj skupić. I spójrzmy sobie właśnie od tej strony, tutaj własne SMTP. Od tego będziemy się przesuwać zgodnie tutaj z wskazówkami zegara, żeby omówić trochę te najważniejsze aspekty. Po pierwsze, gorąco zachęcamy do tego, żeby budować własną reputację poprzez oczywiście własną infrastrukturę. Dlaczego? Dlatego, że często jest tak, że nie wiemy do końca, kto wysyła jeszcze z naszych adresów SMTP, kto tam jest, z kim dzielimy tutaj te wysyłki. Mogą to być nadawcy bardzo fajni, którzy budują angażujące wiadomości, a mogą być tacy, którzy niekoniecznie to robią. Zatem, nawet jeżeli chcemy zrobić coś dobrego i poprawić naszą komunikację, to wysyłając ze współdzielonych serwerów, jednak podlegamy zbiorowej ocenie, czyli każdy, kto wysyła z tych serwerów, jest tutaj oceniany i wpływa na reputację tutaj tego nadawcy, czyli tego serwera, tej infrastruktury. Więc tutaj warto się wydzielić, zwłaszcza, że nie są to też duże koszty. Warto tutaj budować swoją własną historię i to będzie zawsze wasza historia. Więc tutaj, jeżeli będziecie chcieli coś poprawić, no to będziecie mieli dostęp do tego, do własnej historii i zawsze, jeżeli będziecie gdzieś tam czuli, zrobicie rachunek i stwierdzicie, że coś tam jednak poszło nie tak, zawsze można to poprawić i wiecie, co to było. Natomiast no, w przypadku tutaj współdzielenia, no to faktycznie może to się nie udać. Dzielmy też ten ruch na typy, czyli to, co zawsze my radzimy naszym tutaj klientom i wszystkim tak wysyłającym, że ruch transakcyjny, powiadomienia,
które wysyłacie. Wysyłajcie z innego SMTP niż marketing. To jest kluczowe. Także tutaj zalecamy inne adresy from, żeby to wysyłać tutaj z innych adresów, które też dywersyfikują te rodzaje komunikacji. Dzięki czemu prowajderzy będą wiedzieli, co jest wysyłane z danej infrastruktury i tak będą klasyfikować wiadomości, które będą dla Was satysfakcjonujące, czyli tak będą klasyfikować, że będziecie z tego zadowoleni, wasi klienci również. Przykładowo, jeżeli będziecie wysyłać transakcje tylko z jednego typu SMTP, nazwijmy je transakcyjnego, będzie to wysyłane tutaj z adresu from, który trochę charakteryzuje wysyłki takie obsługowe, zamówienia czy powiadomienia takie systemowe, no to provider będzie wiedział, że to są priorytetowe wiadomości, będzie je kierował do skrzynki głównej. Zazwyczaj tak to powinno tutaj być na pewno łatwiejsze do osiągnięcia. Natomiast wiadomości takie newsletterowe, marketingowe wysyłajcie z innego, tak żeby też provider wiedział, że to jest inny typ wiadomości. Tutaj jest to kluczowe po to, żeby zabezpieczyć te najważniejsze wiadomości przed odpowiednią tutaj przed nieodpowiednią klasyfikacją tego ruchu. Więc tutaj pamiętajmy o tym, dbałość o dobre praktyki, to jest kolejna rzecz i tutaj naprawdę można mówić bardzo dużo. Na pewno warto też korzystać z narzędzi, które umożliwiają Wam śledzenie, takich jak na przykład Email Labs, to będę tutaj mówiła o tym, ale nie tylko takie narzędzie, są też wiadomo inne, które umożliwiają nam dokładne śledzenie wszystkich statystyk, dzięki czemu wiemy, że z wysyłką coś poszło nie tak, że mieliśmy na przykład dużo hard bansów, dużo spam bansów, możemy analizować dlaczego, możemy wykluczyć te hard bansy z kolejnych wysyłek, nie ponawiać tych wysyłek na te nieistniejące adresy, dzięki czemu też będziemy lepiej traktowani przez prowajderów pocztowych i będziemy wiedzieć, czy wylądowaliśmy na jakimś RBL-u, na jakim, będziemy wiedzieli, do kogo się zwrócić, podpytać, możemy tam się zwrócić o jakąś mitygację, o lepsze wytłumaczenie się z danego działania i zdjęcie z tej czarnej listy. Zatem tych praktyk jest bardzo, bardzo dużo. Oczywiście też kreacja sama. I tutaj mogę z doświadczenia powiedzieć, że jedno słowo czasem, czy inna kreacja, inny stosunek obrazów do treści może spowodować inne potraktowanie waszej wiadomości. Tutaj zachęcam, jeżeli szukacie takiego narzędzia, jest narzędzie mailchecker.net, to jest nasze narzędzie, które powstało dzięki naszej wieloletniej pracy, takiej technicznej, technologicznej nad mailami i tam możecie wysłać maila i on automatycznie zostanie zbadany pod kątem jakości. Także jeżeli chcecie sobie ułatwić, to zachęcam. No i oczywiście analiza i logi, i to też zachęcam, i to powiem szczerze, w CyberFox czy w innych narzędziach właśnie podobnych, hostingowych, nie ma rozwiązań do śledzenia statystyk z wysyłki, no bo to nie są narzędzia do wysyłania maili, to trzeba sobie tutaj jasno powiedzieć, to nie jest nic złego, po prostu specjalizują się i robią super robotę w innym obszarze. Natomiast jeśli chodzi o wysyłki, warto mieć narzędzie, które sprawdza nie tylko open rate, click through rate, bo to już jest za mało. To jest naprawdę za mało. Teraz śledzimy już takie elementy jak oznaczenie jako spam w danym czasie, też przyczyny tak tego. I mając logi wiadomości, możecie odpowiedzieć waszemu klientowi, co wydarzyło się z tą wiadomością konkretną. Możemy wyszukać w panelu konkretnie wiadomość i odpowiedzieć na pytanie. To jest szczególnie ważne, jeśli chodzi o dowód z wysyłki. I o tym za chwilę też powiem, jak taki logo wygląda. Okej, własny serwer daje przewagę i to też będę podkreślała, bo to jest wasza marka, możecie budować waszą historię, daje wam możliwość konfiguracji waszych indywidualnych uwierzytelnień, czyli uwierzytelnienia
tutaj dedykowanego DEKIM, DMARC. Teraz, tak jak mówiłam, są uwierzytelnienia jak BIMI, gdzie możecie także wyświetlać swój logotyp na skrzynkach i prezentować, także zawsze jesteście niezależni. Oczywiście lepsza przepustowość, no bo jak wysyłacie tylko wy, no to wy wiecie, co tam jest wysyłane w danym czasie. Też możecie liczyć na pomoc, jeśli wysyłacie coś więcej, no to możecie podpytać w takim saporcie, jak u nas na przykład Natalia, jak podzielić te wysyłki, w jaki sposób rozgrzać te IP. No bo jeżeli wysyłamy marketing, to nie wszystko na raz. Jeżeli zaczynamy nowe wysyłki z nowego adresu SMTP, no to oczywiście nie wszystko naraz wysyłamy przy pierwszej wysyłce, prawda? Więc to wszystko można sobie zaplanować. Raporty. No nie ukrywam, że jeżeli wysyłamy z własnego adresu IP, to są tam tylko wasze raporty, więc łatwiej coś znaleźć, tak? W takich logach, bo tam są tylko wasze tutaj realizowane kampanie, zatem nie ma miszmaszu, czyli takiego trochę gdzieś tam roztargnienia, że co to jest i gdzie jest ten mój log, gdzie jest ta moja wysyłka. No i oczywiście rozdzielenie ruchu, to już mówiłam, już pozwolę sobie przejść dalej. Natomiast jak te statystyki wyglądają? I tutaj akurat jest zrzut z naszego panelu w e-mail appsie, gdzie klient tutaj akurat ma swoje dedykowane IP, może wysyłać te wysyłki tutaj typowo z tego swojego IP. Natomiast są tam no, zaawansowane statystyki, które pozwalają wam po pierwsze na poziomie ogólnym stwierdzić, czy wszystko jest na pewno ok. Teraz wiadomości transakcyjne mają open rate na poziomie 60%. Wiadomo, jak to jest z marketingiem. 20% to już jest dużo, to już jest dobry wynik. Tutaj możemy się cieszyć, że fajnie. Natomiast jeżeli jest duża rozbieżność pomiędzy liczbą wiadomości wysłanych, a wiadomości, które zyskały okejkę ze strony serwera odbiorczego, no to znaczy, że coś się dzieje. I teraz trzeba zejść głębiej, co się dzieje, co jest przyczyną takiego stanu rzeczy. Jak to rozwiązać? I też tam dobrze mieć te wszystkie raporty, komunikaty od prowajderów pocztowych, żeby stwierdzić, czy po pierwsze za szybko nadajemy wiadomości i tworzą się jakieś kolejki, trzeba to lepiej podzielić, wolniej nadawać te wiadomości, w jakiś sposób to inaczej obsłużyć, czy mamy problem z bazą. Tak, czyli na przykład zwiększona liczba hard bansów, soft bansów czy spam bansów, coś się dzieje. Dlaczego? Co może być przyczyną tego? Oczywiście na końcu jak wyglądają open rate, click through rate, no bo też to wpływa na sprzedaż tutaj i na odbiór waszej marki przez waszych klientów. To też jest tutaj kluczowe. I statystyki dają wam taką siłę, że nie musicie pisać, że tutaj, drodzy Państwo, jak mail nie dociera, proszę sprawdzić w spamie, bo to jest trochę przerzucenie na tego klienta, że niech sobie sprawdzi, czy na pewno. Tylko dają wam taką siłę, że możecie sami zobaczyć, zanim klient zorientuje się, że coś jest nie tak, sami możecie zweryfikować, że coś jest nie tak i zadziałać, zanim gdzieś tam klienci będą się denerwować. Więc tutaj zachęcam do śledzenia tych rzeczy. No i oczywiście feedback loopy to są oznaczenia jako spam, kluczowe dla marketingu, natomiast my śledzimy też u polskich prowajderów to oznaczenie jako spam, na przykład na WP, głównie na WP, bo reszta nie ma feedback loopów akurat. Niemniej jednak to też pokazuje, tutaj też z Natalią robimy takie raporty, gdzie widzimy, że jeżeli klient w danym czasie wysyła czegoś za dużo, to ludzie to oznaczają jako spam, bo mają trochę tego dosyć. Zatem to może być przesłanka dla was, żeby trochę zejść z tonu i gdzieś tam wysyłać ten newsletter raz na kilka dni, bardziej go podzielić tą bazę, że każdemu trochę coś innego wysyłać, a nie wszystko do tych samych odbiorców. Więc tutaj zachęcam do tego, żeby rzeczywiście pracować na statystykach, a nie wierzyć w jakieś tam takie dobrą wolę, tak, że jak klikam wyślij, to pewnie dojdzie, bo to już nie dojdzie. Także chcę o tym powiedzieć. I logi wiadomości, co to w ogóle jest? I tutaj jest zrzut też. Możecie dać swoim pracownikom też dostęp do takich logów. Czyli jeżeli pisze wasz klient i mówi, przepraszam, ale
Zmiana regulaminu do mnie nie dotarła, jestem oburzony, nie widzę tej wiadomości, ja nic nie widziałem, tak? No to taki pracownik obsługi klienta, tutaj pan Bartek, wchodzi sobie w panel, adres e-mail wpisuje i sprawdza, co się stało z tą wiadomością. I tam ma wszystkie statusy. I powiem tutaj trochę z przymrużeniem oka, że większość takich przypadków to okazuje się, że otworzyła te wiadomości i kliknęła. I na jaki link kliknęła, kiedy dokładnie kliknęła, też pewnie ile razy kliknęła w to wszystko. I widzimy, że no, ktoś to widział na pewno i otworzył i kliknął. No bo jeżeli tutaj jest CTR, no to wiadomo, że w to kliknął i wtedy podajemy, droga pani jakaś, tą wiadomość pani otworzyła tego i tego dnia i mamy ten dowód, mamy te dowody po naszej stronie, ale też mamy konkretny komunikat serwera odbiorczego, jak tutaj w przypadku Hardbansa, co provider nam zwrócił. Także tutaj też możemy mieć tą siłę po naszej stronie. I jak działa ta wysyłka na hostingu? Bardzo krótko, jakby jak można te maile wysyłać w ramach hostingu, jakie są możliwości i cienie i blaski każdego z tych rozwiązań. To też chciałam tutaj podkreślić. Po pierwsze, wysyłka poprzez metodę mail w języku PHP. Powiedzmy, że mamy aplikację postawioną, mamy tutaj WooCommerce'a, mam swój sklep, no i chcemy obsługiwać tutaj wiadomości transakcyjne, to oczywiście możemy to robić w najprostszy możliwy sposób. Poprzez wysyłkę tutaj maili, poprzez tą funkcję mail w języku PHP można to zrobić. Teoretycznie jest to jak najbardziej możliwe i wyobraźmy sobie taką sytuację, że jest sobie pan Jan, ma ten sklep internetowy i wysyła maile najprościej jak się da, korzystając z biblioteki PHP Mail. No i teraz jak to się w ogóle dzieje, jak jest efekt takiej wysyłki? No i tak, standardowo serwery www wysyłają oczywiście pocztę, nie ma tutaj problemu, wysyłają, natomiast gorzej z dostarczalnością, bo pamiętajmy, że jest to tutaj lokalna poczta, nie wspiera autoryzacji, jest niemodyfikowalna, czyli w pewien tutaj w dużej mierze musimy zdać się na to, co jest domyślnie przez serwer www oferowane. I no, prawda jest taka, że te maile w dużej mierze są odbijane tutaj od serwerów odbiorczych, nie są dostarczane skutecznie. Zatem my możemy myśleć, że fajnie, my to wysyłamy, natomiast do odbiorców to po prostu nie dociera. Więc tutaj zwracam uwagę na to, że wasi klienci mogą w ogóle też wam nie pisać o tym, że ten mail nie dociera, tylko gdzieś tam zrezygnować po prostu z takiego sklepu internetowego, no bo stwierdzą, że no tutaj nic nie dociera, nie mam informacji, tak, kupiłem coś, nie mam informacji, nic tu mi nie wysyłają. Rzadko kiedy klient się dopytuje o to, co się stało z tym mailem, czy dzwoni, przepraszam, co z moim zamówieniem. Czasami, czy w dużej mierze po prostu porzuca to i mówi dziękuję, jakby nie korzysta z tych usług. Innym rozwiązaniem jest współdzielone SMTP od hostingodawcy. I tutaj, tak jak dobrze wiecie, w ramach czy CyberFox, czy innych rozwiązań jest możliwe skorzystanie z wysyłki poprzez SMTP. Tutaj jest akurat case, że jest to współdzielone SMTP, jak najbardziej jest taka możliwość. Możecie sobie tą wysyłkę skonfigurować i to jest ważne, że w aplikacji i to jest zawsze per aplikacja, czyli na przykład w WordPressie jest wtyczka, tak, w Preście, w ustawieniach to się ustawia, w Magento też jest wtyczka, także w zależności od aplikacji trochę gdzie indziej to się ustawia. Ja tutaj powiem, że w ramach Email Labs mamy różne takie poradniczki, gdzie, jak to wszystko zrobić. Także nie chcę mówić o każdym z tych przypadków, bo też aż tak tutaj, że tak powiem, szczegółowo ja na co dzień się tym nie zajmuję, także też nie chciałabym tutaj wchodzić w rolę eksperta, że teraz powiem w jakiej zakładce co gdzie jest, tylko bardziej, że do tego są instrukcje, więc tutaj proszę się nie martwić,
Jakby była potrzeba, to tutaj pomożemy. I wyobraźmy sobie, że taka pani Bożena wysyła maile, skorzystając ze współdzielonego SMTP od hostingodawcy. Czyli już lepiej, można powiedzieć, bo ma tam jakieś ustawienia. Natomiast jest to zawsze współdzielone SMTP. Pamiętajmy, że po stronie hostingodawcy są limity nałożone. Ja tutaj konkretnych limitów z głowy na pewno nie powiem, jak jest CyberFox, natomiast każdy z hostingodawców ma swoje limity. I jak to wygląda od strony administratora takiego hostingodawcy, że taki, powiedzmy, administrator patrzy, że nadawca wysyła taki newsletter, jakiś większy, prawda, po 17 wrzuca. Paweł Sala powiedział, że po 17 trzeba wysyłać newslettery, wszyscy wysyłają, bach, leci. No i taki administrator zauważa, że jest zwiększona wysyłka w danym czasie, za bardzo, no nie wnika, no bo to jest współdzielone SMTP, nie wnika, co tam jest, po prostu ma jasną, czytelną instrukcję, ona też jest w regulaminie tych usług, że w przypadku zwiększonych wysyłek, no niestety, ale musi usunąć te maile tutaj z kolejki i no zablokować taką wysyłkę. Jeżeli nie daj Boże jest to zwiększona jakaś naprawdę e-mail bombing, kiedy okazało się, że maile są wysyłane dlatego, bo gdzieś hasło wyciekło, tak, ktoś miał za słabo hasło, czy poprzez wirus na komputerze to hasło udało się przejąć niestety i rzeczywiście te maile w dużej ilości są wysyłane, to blokowana jest cała strona, czyli nie tylko maile i wysyłka maili, ale także cała strona. I teraz sobie wyobraźmy, że pani Bożena puściła ten newsletter i ma zablokowany sklep internetowy do rana, do godziny tam 8, kiedy pracownicy biura obsługi klienta, takiego hostingodawcy, przychodzą do pracy i są w stanie cokolwiek wyjaśnić, pomóc i rozwiązać. Także słuchajcie, no pani Bożena może stracić tutaj całą swoją sprzedaż, tutaj tą wieczorną, do rana wszystko ma wycięte. Także taki jest efekt i to nie jest jakaś zła wola, tylko po prostu zasady, no bo w jaki sposób trzeba oddzielić ten ruch kontrolowany, ten taki, który się dzieje na wniosek klienta, czyli ten transakcyjny, od takiego zwiększonego trochę, zwłaszcza, że do tej pory powiedzmy nie było dużego ruchu, a nagle jest masowa wysyłka, no to coś jest nie tak i trzeba tutaj zareagować. No i własne SMTP od hostingodawcy, jest taka możliwość, też CyberFox mają własne serwery, własną infrastrukturę, można skorzystać, można podłączyć. Jest taka możliwość i tutaj no faktycznie po stronie hostingodawcy limitów nie ma jakiś, no bo no faktycznie można wysyłać te większe newslettery po ich stronie, tak? Jest sobie tutaj pan Paweł, ma dedykowane SMTP, natomiast no to jedno SMTP sobie podłączył pod różne wysyłki. No i sobie wysyła, tak? Maile transakcyjne, marketingowe, wszystko leci właśnie z tego SMTP, swojego własnego, natomiast wysyła różne typy maili przez to, żeby tu była jasność. No i myśli, że to wszystko działa, no bo nie ma analityki, czyli nie wie, czy te maile są w ogóle otwierane, czy ci ludzie widzą te maile na pewno, czy te transakcyjne to tam mniej więcej 60%, czyli wszystko w miarę pod kontrolą i tam otwierają i to jest ok, czy też nie, czyli tak naprawdę trochę w ciemno. Nie ma limitów, nikt go nie blokuje mu strony, wszystko działa i pod tym kątem fajnie wszystko jest ok. Niemniej jednak no, jest pozbawiony sam trochę tej kontroli, co jest tam wysyłane. Jeżeli wysyła tylko jeden dany typ ruchu, no to też nie wie, co się stało. Jeżeli klient do niego napisze, no to jedyne, co może zrobić, to powiedzieć, to proszę sprawdzić w spamie, czy tam na pewno ten mail tam jest, czy też nie. Więc to jest taki sukces połowiczny, bym powiedziała, nie? Więc tutaj to jest ten. Natomiast własny SMTP z analityką, czyli trochę to, co w Email Labs, trochę właśnie może prywaty, natomiast chciałam pokazać, czym się to różni tak naprawdę, żebyście też widzieli, co to daje, no bo to też jest własne SMTP. Niemniej jednak Email Labs
tym trochę siedzi i zajmujemy się no, tylko tym trochę w mailach, właśnie też głównie w mailach systemowych, transakcyjnych, ale mamy tutaj cały system do tego statystyczny. Tak? W ramach e-mail appsa nie wyślecie swojej kampanii, czyli nie jest tak, że załadujecie sobie tam kampanię, wczytacie kontakty i tam wysyłamy. Nie, nie, nie. To jest ciągle infrastruktura, czyli własne SMTP, które u nas generujecie, SMTP, które jest rozpoznawany przez prowajderów, jest autoryzowany, czyli mamy umowę z tymi prowajderami i my te SMTP im też zgłaszamy, czyli oni wiedzą, że ten SMTP, z którego wysyła ktoś tam, którego wy wysyłacie, to jest to na umowach, czyli nie ma ani limitów tutaj, no z żadnej strony praktycznie limitów nie ma. Oczywiście no technicznie jakieś tam limity są, no bo muszą być, natomiast no nie są one przekraczane, także nie trzeba się tym martwić. Natomiast no my w tym siedzimy i możemy was skontaktować z prowajderem pocztowym, możemy my się skontaktować w waszym imieniu z RBL-em, wyjaśnić dla was tą sprawę, co się wydarzyło, dlaczego provider maile ze słowem dopłata, które według was są fajne i powinny dotrzeć, jednak Gmail gdzieś tam sklasyfikował do spamu. Dlaczego tak się stało? My możemy wam w tym pomóc. No i macie dla siebie analitykę, czyli możecie ją dać swojemu pracownikowi, sami możecie mieć na tym kontrolę, co się wydarzyło tam. Także tutaj macie tą trochę broń we własnych rękach, czy może tutaj ten oręż, że samodzielnie możecie sobie tutaj, zanim klient się zorientuje i zamiast mówić proszę sprawdzić w spamie, no to my możemy sprawdzić, tak, co się wydarzyło, co się stało. No i powiedzmy, że jest sobie tu pani Ania, wysyła z e-mail appsa. Po pierwsze, my też możemy poradzić, jak podzielić ten ruch. Jak wygrzać te serwery do marketingu. Jeżeli wysyłamy więcej, to na pewno nie wszystko od razu, tak? Czyli więcej to znaczy, jeżeli wysyłamy, nie wiem, już 20-40 tysięcy, no to nie wszystko gdzieś tam naraz, bo to może gdzieś spowodować, że faktycznie mogą być problemy tutaj z limitowaniem czy z kolejkowaniem wiadomości. To jest naturalne. Jeżeli mamy nowe serwery i jest nowy ruch, no to provider musi się nauczyć, że ten ruch to jest jakiś, tak? Czyli po pierwsze musi mieć czas na ocenę was jako nadawców. Zatem dziś na początku warto to sobie trochę poszatkować. Ok, no i oczywiście odpowiednio przygotowane maile transakcyjne, to możemy wam pomóc, żeby te maile trafiały do skrzynek głównych i to w ułamku sekundy, bo to jest kluczowe, nie na drugi dzień, tak? No bo nikt nie będzie czekał na potwierdzenie zamówienia, czy reset hasła, czy żeby dostać się do aplikacji, nie będzie czekał na drugi dzień, no bo po prostu, no nie, tak? No bo on oczekuje tego maila, więc tutaj trzeba mieć świadomość, tutaj jasną, że tutaj rzeczywiście to wpadnie właściwie. Dobra, no i oczywiście to też powoduje, że nie macie roboty z tymi mailami i tu zupełnie szczerze, też własne serwery SMTP tutaj, które możecie mieć, to jest rozwiązanie dostępne dla każdego i warto mieć to już od samego początku. I warto też spojrzeć na ten aspekt oszczędności czasu, tak, że macie to pod kontrolą, to działa, nie musicie się o to martwić, jeżeli coś się wydarzy, no bo są przecież takie sytuacje, tak, że jest Black Friday i wszyscy wysyłają bardzo dużo, zatem no, może się wydarzyć coś, że w danym momencie ten nasz mail marketingowy tutaj dojdzie nam nieco później, czyli nie w ułamku sekundy, ale powiedzmy no ciągle w tej samej minucie, tak? Więc tutaj możemy sprawdzić, co się wydarzyło, czy to są faktycznie limity jakieś tutaj takie globalne, które występują w tak ekstremalnych momentach,
czy też nie. Także tutaj warto mieć tą świadomość, że no nic nie jest, prawda, z gumy, i jeżeli faktycznie w danym czasie coś się poszerza, jeśli chodzi o wysyłki, no to faktycznie, mając własną infrastrukturę gdzieś tam, możecie spać spokojnie. Okej, widzę, że tutaj są pytania, za chwilę będę na nie odpowiadała, tutaj zaproszenia, jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie, więc też odpowiem. Natomiast jeszcze pozwólcie mi tutaj powiedzieć o tej propozycji dla Was, jeśli chodzi o maile transakcyjne, czyli jeżeli wysyłacie maile transakcyjne, systemowe, powiadomienia, czyli no co do zasady nie marketing, nie newslettery, to możecie skorzystać z naszej oferty na dedykowany serwer SMTP i własny tutaj pakiet maili, 40 tysięcy maili w cenie 198 zł i możecie zobaczyć, jak to działa. Oczywiście mamy też tutaj okres testowy, możecie zweryfikować to, niemniej jednak no, pamiętajmy, że też przy przełączeniu nowego ruchu provider musi mieć też trochę czasu, w sensie no, pewnie też chwilę, na zweryfikowanie tej nowej reputacji i sprawdzenie tych wysyłek. Więc zachęcam, budujmy własną markę jako nadawcy. Zachęcam do posiadania własnych serwerów SMTP z wielu przyczyn. Wszyscy dążymy tutaj i wszyscy nadawcy, ci najbardziej świadomi, dążą do tego, żeby być niezależnym od wysyłek innych nadawców, bo to gdzieś daje Wam siłę i pozwala Wam sprzedawać więcej. Ja dziękuję tutaj ze swojej strony. Chciałabym odpowiedzi na te kwestie, które są tutaj poruszone. Widzę, że Natalia też działa z odpowiedziami. Ja pozwolę sobie krótko podsumować. Wiem, że był też tutaj jakaś kwestia związana z zapisami do dzisiejszego webinara i faktycznie przez jakiś czas tutaj z Adrianą też dzisiaj rozmawiałyśmy przed dzisiejszym spotkaniem, że faktycznie zmiana dosłownie kreacji spowodowała, że te maile już docierały skutecznie, natomiast też mogliśmy to zauważyć i sobie zanalizować po naszej szybkiej reakcji, gdzieś tam skonfigurować to lepiej i potem już docierały skutecznie. Natomiast pamiętajmy, że to nie jest tak i tu od razu też wszystkie jakby też cienie i blaski powiem, takich usług jak nasze, że problemy są i zawsze będą, bo może się zmienić też polityka antyspamowa. Ja tutaj przytoczę taki przykład z WP, gdzie admini WP maile, które mają duże emotikonek w temacie, zaczęli kierować do spamu, bo stwierdzili, że to są spamerzy, tak? Gdzieś tam też nasze reakcje i rozmowy z nimi spowodowały, że oni też to zmienili. Także to jest bardzo płynne. Mając wsparcie, mając statystyki, mając logi, możemy działać i korygować te nasze działania, odpowiadać na zmieniające się polityki antyspamowe, bo czasami jedno słowo już spowoduje, że mail leci do spamu i zupełnie to mówię szczerze. Dlatego rozwiązania takie jak Mail Checker czy Mail Tester sprawdzają nam poziom jakości kreacji i innych aspektów technicznych w naszym mailu i sprawiają, że mamy nad tym kontrolę, że nie musimy tylko żyć w tej nieświadomości, że wszystko jest super, albo że jakby co to proszę sprawdzić w spamie, tylko możemy faktycznie poprzez naszą świadomą reakcję poprawiać tą naszą komunikację. Także tutaj pamiętajmy, że i zawsze się śmieję, jak ktoś mówi, że jak przyjdę do e-mailapsu, to 100% już będę miał tej dostarczalności. No nie, no bo no to jest też niemożliwe, tak? Nie, jest to niemożliwe, bo to zależy też, słuchajcie, od waszego maila, od waszej kreacji, jak to jest zbudowane, czy ten mail wkurza tego odbiorcę na przykład, bo jest go za dużo wysyłanego i on oznacza to jako spam
Jak za dużo jest tych oznaczeń jako spam, to kolejne wiadomości też polecą do spamu. Więc to jest naprawdę dużo tutaj aspektów, które należy wziąć pod uwagę. Mail tester, tak, mailchecker.net to jest nasze rozwiązanie tutaj od nas. Pomożemy, jeżeli ktoś ma jakieś tam pytania, no to tutaj jak najbardziej mail tester to jest drugie rozwiązanie. Natomiast my bardziej tutaj technicznie podchodzimy, sprawdzamy te techniczne aspekty i też BIMI sprawdzamy, czy ktoś ma, czy nie ma. Wiadomo, że to jest nowinka, natomiast my też wychodzimy tak pro i wdrażamy te nowe jakieś rozwiązania też w ramach tego mail checkera, także zapraszamy. Okej, tutaj jeszcze będą pytania takie typowo, myślę, do Natalii, bardzo techniczne. Natomiast ja jeszcze pozwolę sobie na odpowiedzenie tutaj na ostatnie pytanie, bo też widzę, że powoli czas nam się skończył. My jeszcze chwilę zostaniemy i będziemy odpowiadać tutaj na czacie. Natomiast też zachęcam, jeżeli macie pytania, to proszę o kierowanie na bok @emaillabs.pl. Albo do mnie, to też tutaj przekieruję do supportu technicznego. Czy mamy ograniczenia czasowe? Nie, nie mamy ograniczeń czasowych. Te 40 tysięcy nie ma tutaj ograniczenia ani dziennego jakiegoś. Jeżeli przekroczycie ten limit, to jest tam CPM, jest to koszt za każdy 1000 wysłanych wiadomości kolejnych. Chyba on jest złote 65 za każdy 1000 wiadomości przekroczonych. Więc to nie jest tak, że się zablokuje i teraz koniec i te maile nie wychodzą. To one wychodzą, tylko każdy 1000 kolejny kosztuje dodatkowo tam ten CPM, czyli cost per mile, czyli za 1000 wiadomości. Jeżeli ktoś chce sobie przeliczyć w jakimś kalkulatorku, to też zapraszam na stronie emailabs.io. emailabs.io czy pl, to jest przekierowanie zresztą, to możecie wyliczyć sobie w takim kalkulatorku liczbę maili, ile tego jest. Tylko pamiętajmy, że ten dedykowany IP nie jest dostępny dla Was od pakietu tego 40 tysięcy, bo w cenniku standardowym jest dopiero od tam 400 zł ten dedykowany IP, a dla Was jest to od tego już niższego pakietu, więc tego pewnie nad w tym wyklikiwaczu tam jeszcze nie widać, także to od razu mówię, że to jest taka spod lady oferta. Okej, także tutaj chyba wszystko z naszej strony. Adrianna już tutaj patrzy na mnie, żebym nie przekroczyła za Nie, 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 możesz mówić, jasne. Nie chciałam Cię po prostu przerywać, bo tak płynnie przeszłaś do tych odpowiedzi, więc bardzo Ci dziękuję. Też Natalia tutaj zrobiła robotę, bo nawet nie spisałam żadnego pytania do Ciebie, bo Natalia na bieżąco odpowiada na wszystko. Więc jeżeli macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania, to śmiało tutaj piszcie. Mnie zainteresował temat, co się będzie działo, jeżeli ktoś zadał takie pytanie, co się będzie działo, jeżeli swoją bazę przeniesie do e-mail Labsa, czy to tak wygląda i jak to wpłynie na jego własny serwer SMTP i czy będzie, jak będzie chciał na przykład do niego wrócić, jak to wygląda z tej okay. strony. Dobrze, to już tutaj chętnie opowiem. Okej, więc tak. Różne narzędzia do badania reputacji, one działają w danym czasie. Teraz, jeżeli nie ma wysyłek, no to ta reputacja gdzieś nam się zaciera. Czyli jeżeli wysyłamy z nowego SMTP, no to on buduje jakby sobie już reputację, prowajderzy się uczą tego, więc gdzieś tam, no tutaj sugeruję, żeby mieć to dedykowane SMTP zawsze, żeby to było własne i zawsze, żebyśmy mogli sprawdzić, co się na nim dzieje. Niemniej jednak, no jeżeli ktoś by stwierdził, że gdzieś tam zapasowo chce sobie coś wysłać jeszcze przez ten poprzedni SMTP, no to myślę, że też nic się nie wydarzy takiego pod warunkiem, że ta reputacja poprzedniego SMTP też była dobra, bo czasami jeżeli reputacja jest słaba, tak, to lepiej zostawić to SMTP, niech ono sobie już leży, niech prowajderzy już nauczą się tego, że wysyłamy z tego, powiedzmy, z tej dobrej reputacji, że już jest z tego ruchu. Natomiast no, to jest tak, że ta historia też no, trwa kilka miesięcy, czyli jeżeli damy odczekać temu SMTP
z kiepskim ruchem jakiś czas, czyli nie wiem, pół roku, damy odczekać i znowu zaczniemy sobie tą wysyłkę, tą prawilną, zgodną z tymi wszystkimi zasadami, no to też wszystko powinno być okej. Także tutaj bym się tego nie bała. Można sobie to, jeżeli ta reputacja jest dobra, albo po jakimś czasie próbujemy ją budować na nowo, to również ta dostarczalność powinna być dobra. Jeżeli chodzi o bazę, to ja, tak jak powiedziałam, jesteśmy infrastrukturą. W Email Labs nie wczyta się bazy. To jest gdzieś tam kluczowe, że mamy taką, jesteśmy taką autostradą, którą możecie podpiąć te nasze serwery w Magento, w Presta, w WooCommerce, w aplikacji mobilnej, gdziekolwiek, gdzie jest podmiana SMTP możliwa, gdziekolwiek chcecie. Natomiast daje to Wam taką siłę, że jest dobra reputacja, prowajderzy rozpoznają nasz dobry ruch i dobrze Was klasyfikują, mają analitykę, natomiast nie podepniecie tam żadnej bazy, czyli nie wgracie tam kontaktów. My pozwalamy Wam też trochę tą bazę oczyścić, czyli nie pozwalamy na wysyłkę do nieistniejących adresów mailowych. Przed tym oczyszczeniem to zawsze wiem, że biuro obsługi klienta mnie tutaj zamorduje. My nie czyścimy baz, żeby nie było. Natomiast bardziej chodzi o to, że jeżeli macie bazę, do której dawno nic nie wysyłaliście i chcielibyście, żebyśmy wam pozwolili oczyścić adresy od tych aktywnych adresów, no to również realizując wysyłki poprzez nasze serwery, macie możliwość odsiania i nie ponawiania wysyłki na te nieistniejące adresy. Poza tym mamy też bazę spam trapów wbudowaną w nasze narzędzie, więc też odsiewamy automatycznie te takie pułapkowe adresy mailowe, dzięki czemu prowajderzy też łaskawszym okiem spoglądają na wasze wysyłki. Właśnie, że ta baza jest taka czysta, że no jeżeli jest aktywny adres e-mail, no to jest, no wiadomo, szansa, że ktoś to otworzy, kliknie, więc tutaj prowajderzy na to patrzą dobrze, nie? Więc tutaj warto sobie założyć konto i zobaczyć, jak to funkcjonuje. Generujemy SMTP i je gdzieś podpinamy w aplikacji. Super. A powiedz jeszcze proszę, bo ta Twoja oferta z poprzedniego slajdu, pozwolę sobie tutaj przełączyć. Ktoś tutaj zauważył, że jej nie ma na stronie. Rozumiem, że to jest dedykowana jako niespodzianka na ten webinar. Pytanie, jak to można zamówić u Was tutaj? Wystarczy napisać do nas tutaj na bok emaillabs.pl z informacją, że to jest z dzisiejszego webinaru taka promocja i tutaj na pewno zostaniecie odpowiednio pokierowani do działu sprzedaży i będzie możliwość sobie wykupienia tej oferty. Super. Ja jeszcze wkleję twój i mój profil na LinkedInie, w razie czego, żeby mogli się kontaktować bezpośrednio z nami. No cóż, Kasia, bardzo ci dziękuję. Naprawdę, ja się sporo dowiedziałam i na pewno myślę, że większość tutaj osób zainspirowała się tym tematem. Jeżeli macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania, no już teraz tutaj nie zdążymy, ale macie wszystkie potrzebne linki, możecie pisać śmiało do Email Labsów. Dziękuję Wam bardzo za obecność. Napiszcie proszę w okienku tam na zakończeniu webinaru, jak Wam się podobało i o czym byście chcieli usłyszeć na następnych webinarach. Chętnie dowiemy się też o Waszych potrzebach. Być może ten temat Was na tyle zainteresował, że Kasia będzie musiała przyjść do nas jeszcze raz. Będzie mi bardzo miło. Także ja również dziękuję. Dziękuję Natalii za wsparcie i Adrianie za zaproszenie. Także polecamy się na przyszłość. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia, do usłyszenia. Super. Trzymajcie się. Trzymajcie się, hej.